Gmach Sejmu Śląskiego i część przylegającego do niego placu po raz kolejny zostały planem filmowym. W centrum Katowic trwają zdjęcia do niemieckiego serialu obyczajowego, którego bohaterowie mieszkają po różnych stronach muru berlińskiego. Karolina Komada. W polityce przy okrągłym stole siada się zwykle, kiedy trzeba podjąć trudne decyzje, a uczestnicy rozmów mają różne zdania na ten sam temat. Scena polega na tym, że mamy głosowanie w Ministerstwie Kultury niemieckim nad przyszłością instytucji kulturalnych. Tak jak wspominaliśmy, to są lata 90., upadek muru berlińskiego, połączenie wschodu z zachodem, więc toczą się na najwyższych szczeblach, toczą się dyskusje na temat, w jaki sposób pracować nad kulturą, gdzie ma wejść komercjalizacja. I tutaj była dyskusja i właśnie głosowanie senatorów. Serial kręcony m.in. w budynku Sejmu Śląskiego w Katowicach koncentruje się wokół legendarnego Teatru Berlińskiego, a historia opowiada o tancerzach mieszkających po dwóch stronach muru berlińskiego. Lokalizacja, którą tutaj znaleźliśmy w Katowicach, wpasowuje się idealnie w fabułę serialu. Historia toczy się na początku lat 90. we wschodnim i zachodnim Berlinie. Architektura budynku totalnie wpisuje się w architekturę po dwóch stronach muru berlińskiego. Szukaliśmy rządowego budynku w Niemczech, tam go nie znaleźliśmy, a tutaj tak. To nie pierwsza i pewnie nie ostatnia produkcja, która jest nagrywana w Katowicach. Oscarowa Strefa Interesów również była częściowo kręcona w gmachu Sejmu Śląskiego. Budynek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jest piękny i zależy mi na tym, żeby go pokazywać zarówno mieszkańcom Województwa Śląskiego, jak również na zewnątrz. Myślę, że produkcje filmowe są świetną okazją do promocji zarówno gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jak również samych Katowic. Myślę, że to jest świetna lokalizacja dla różnego rodzaju przedsięwzięć filmowych i na pewno w przyszłości również filmowcy będą tutaj mile widziani. Produkcja serialu dla niemieckiej telewizji ZDF będzie również kręcona w Chorzowie, Krakowie i Berlinie. Serial jest jednym z projektów finansowanych przez Śląski Fundusz Filmowy.